Impreza organizowana przez samorząd uczniowski. Warto robić tego typu inicjatywy w szkole? Oczywiście, że warto. Patrząc dzisiaj na uczniów, jestem zachwycona. Przy żadnej grze nie widziałam tylu emocji. Ja sama nie gram w gry komputerowe w ogóle. Dla mnie to jest obcy temat. Natomiast oni zachowują się rewelacyjnie. Są emocje, są krzyki, jest radość, są nerwy, są... No to po prostu mnóstwo emocji. Także uważam, warto. Jedyna drużyna dziewczyn u nas na turnieju. Jaki zawód? Gastronomiczna. Oliwia, kapitan drużyny. Dlaczego przegraliście? No, zła strategia. Pewnie lepiej umieli grać. Dużo nas tutaj nie miało takiego doświadczenia w tej grze zbytnio, więc tak. Skąd pomysł, żeby wziąć udział w tym naszym turnieju? No tak gramy w domu ogólnie. No tak wyszło. To musiało się, słuchajcie, kochani, zdarzyć. Jedna drużyna nie dojechała, no i mamy wygraną walkowerem. Adrian, jakie to uczucie? No dziwne, byliśmy bardzo dobrze nastawieni, chcieliśmy to wygrać, a tak naprawdę no przeciwnicy się nie zjawili, nie ma z kim potrenować, to dupa, nie? Ja myślę, że damy im potrenować, w końcu są, no i mają też zwolnienie oczywiście z lekcji. Jakie mapy żeście wybrali do dzisiejszej rozgrywki? Cobblestone i Dusta. Dobra, ćwiczyliście coś wcześniej? Trochę tak, ale no, jakoś dużo nie. Ale w całym takim teamie, tutaj w tym składzie? To nie. Czy macie w codziennym życiu czas w ogóle na gry? Zależy od tygodnia. Nieraz tak, nieraz nie. Czasami tak. Marto, często grywasz w gry w domu? Prywatnie? Nie często, nie tego rodzaju. Nie tego rodzaju. Nie tego rodzaju. RPG. Zdecydowanie RPG. Tutaj mamy dobre pytanie do dobrego człowieka. Jak to jest biegać w murach szkoły z pistoletem? Trochę, no tak inaczej niż zwykle. Chociażbym wolał pobiegać z prawdziwą bronią na jakieś ASG po szkole. A tutaj to jest jednak świat wirtualny, mimo to, że tak ciekawy nie jest jak szkoła. Map nie znamy. Gdyby korytarze były tutaj jak w szkole, to byśmy, myślę, od tego ganiania za uczniami, to byśmy mogli wygrać. Czy warto takie turnieje robić w szkołach? No jak najbardziej. Rozrywka, jakaś wartość dydaktyczna, no to no, oczywiście, że warto. A taka integracja z uczniami? O, ale już jak najbardziej. Jakie to jest uczucie, no walczyć jednak mimo wszystko na noże, czy pistolety z uczniem jednak? Rozpoznanie w boju. Co się przyczyniło do tego, żeście przegrali? Nie było instruktażu dotyczącego podkładania bomb. Na kule wygraliśmy. Walczycie od rana, pokonaliście jedną drużynę, potem nauczycieli, doszliście do finału. Jaki na to jest sposób? No tak szczerze, to byliśmy w ogóle za dobrzy na tym turniej. Tylko po prostu no tu lekkie lagi były na komputerach. Tak to byśmy się na ludzie, tutaj finał by był, puchar byśmy nieśli do sali. Nauczyciele narzekali na to, że nikt nie powiedział im, jak rozbrajać bombę. To żeście skrzętnie wykorzystali. No ale to nie nasza wina. My trenowaliśmy całe noce. Siedzieliśmy tak naprawdę już zaspani, ale ćwiczyliśmy, tak? No niestety trzecie miejsce tylko, no ale... No, trenowaliśmy dużo. Nasz turniej trwa dalej, czwarte miejsce. Nauczyciele zdobyli to bardzo dobre miejsce. Dobre miejsce i to przy okazji, to powiem, że to był nasz debiut. Debiut nauczycieli w ogóle w turnieju Counter-Strike'a naszym szkolnym. Przy okazji jeszcze powiem, że byliśmy kompletnie bez jakiegoś wcześniejszego wspólnego treningu. No właśnie, dyrektor narzekał, że coś tam nie tak z bombą było. No z bombą było to nie tak, że nie cała drużyna wiedziała, jak się bombę podkłada i tak samo nie wszyscy wiedzieli, jak się bombę rozbraja. Kiedy graliśmy antyterrorystami i się nagle okazało, że jest jakaś bomba i nie było wiadomo, gdzie ona jest, no to był problem. Problem, bomba tyka, nie wiadomo, jak się ją rozbraja i nie wiadomo, gdzie jest. Takie właśnie słyszeliśmy, takie, o, czemu teraz jesteśmy zieloni? No właśnie, bo to też było zaskoczenie dla części drużyny, że w połowie zmieniły się strony i z terrorystów staliśmy się antyterrorystami. No i nagle się okazało, że strzelamy do siebie, bo do tej pory żeśmy strzelali do zielonych
jak widzieliśmy zielonych, no to napalamy do siebie i się, szybko się mecze kończyły. Ogólnie taki turniej e-sportowy w szkole, fajna sprawa, co? Bardzo fajna sprawa, nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli, no, którzy mogą się troszeczkę oderwać od takiej rutyny szkolnej, troszkę się zintegrować, nie tylko między sobą, bo my jesteśmy zintegrowani już dobrze, ale między uczniami, bo to jest takie wydarzenie, gdzie biorą udział wszystkie w zasadzie klasy w szkole. Także mam nadzieję, że ten turniej będzie kontynuowany, no, w podobnej formule. Były problemy, żeby złożyć team z nauczycieli? Nie, nie było problemu. Team powstał bardzo szybko, dużo osób było chętnych, było więcej chętnych niż miejsc. Czyli w przyszłym roku można się spodziewać kilka teamów nauczycieli. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić nie jeden, ale więcej teamów nauczycielskich. Może dojdzie nawet do konfrontacji team nauczyciele kontra nauczyciele w wyniku jakiejś tam eliminacji, no to by było ciekawe. Mamy sprawców tego całego zamieszania. Dużo było z tym roboty? Pewnie, że było. Siedzieliśmy do rana. W nocy wszystko przygotowaliśmy, żeby to zawieźć tutaj, oporządzić cały sprzęt. No nie było łatwo, no nie powiem, że nie. Jak oceniasz tego typu przedsięwzięcie? No myślę, że powinniśmy tak częściej robić, takie turnieje różne dla szkoły. I to słuchajcie, taka integracja międzyklasowa. Kable przygotowała klasa informatyków, tu mamy programistów i to, że jesteście na programowaniu, czy to wam w jakiś sposób pomogło zorganizować tego typu turniej? Na pewno musiało w tym coś pomóc, patrząc na to, że w skrypty, których używaliśmy do tej jakże archaicznej gry, to nie jest najnowsza gra, no to musieliśmy szukać na starych forach po prostu, zajawkowiczów. Najnowsze pliki są z 2013 roku, nie licząc tego, co sami przygotowaliśmy. Oczywiście główne skrypty grał mój kolega, on się wypowie. Znaczy, no było ciężko, żeby jakoś to wszystko spiąć, żeby to koniec końców działało. Patrząc na to, że wszyscy się świetnie bawili i koniec końców wyszło lepiej niż się spodziewaliśmy. Kors Gang składa się z zawodników z trzeciej S i jakich jeszcze? Trzeciej I i trzeciej, czwartej SHG. Co byście mogli poradzić następnym drużynom, bo turniej najprawdopodobniej w październiku kolejny? No, żeby bardziej poćwiczyli, co nie? Bo to dosyć łatwo było, ogólnie oporu zero. Drugie miejsce, jest jakiś niesmak? No nie, no ja się czuję wygrany, zabawa była dobra. Mogę przyznać, że byli trochę lepsi, ale niewiele, nie brakło dużo. Ale my się czujemy raczej wygrani i tak, nie? Jak weszliście tutaj do nas, to było widać, żeście się nastawiali na jedną rundę i do domu. Tak, tak. To prawda? To prawda. No nie byliśmy zbyt, jak to powiedzieć, no nie wierzyliśmy w nasze możliwości, no ale zeszliśmy dość daleko. Kolejny turniej, bierzecie udział? Na pewno. Tylko nie w tym samym składzie.